świetnie. Składanie targów na otwarcie. Podjeżdżaj. Czekaj, bo zaczepię. A jak tu ich nie kochać? Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale gościa zapalił gumę, kurwa, na targach. No da nie? Się? No, da się, nie znamy, można. Da się. Wszystko. Podczepiamy. Torinko z przodu, Pegasa z tyłu. Tak, plan jest taki. Podczepiamy tu. Podczepiamy tą maszynę na przód. I tutaj naszą talerzóweczkę. Na tył jedziemy z Opolagry 100 km właśnie maszyny zabieramy, nie? Znaczy no tamto to przy okazji wezmę kosiareczkę, bo chłopaki mają do zabrania, mam z przodu tuza, no to co? Zawsze to wykorzystany sprzęt będzie, nie? Dobra, lecimy z tematem, ale ja się dziwnie po tylu dniach zabawy czuję w tym ciągniku, nie? No oczywiście trzeźwy jestem, nie? Bo żeby nie było. Dzisiaj nie było nic i teraz wracam ciągniczkiem. Co on tu zrobił? A, hamulce rozblokował. Myślę coś, on mi dziwnie się tak zachowuje, ten ciągnik. Nie, trochę krzywawo. Muszę je przestawić. Kierownica jakoś tak lekko chodzi, ale dziwnie wszystko. Co to? Hej, to jak tego ciągnika nie poznaję, co ty mu zrobiłeś? Jakoś taki miękki jest. Kurde, nie, naprawdę, nie? Albo ja taki jeszcze kocioł mam w głowie. A, ja wiem co, ja jeszcze po tych chopkach skaczę. Co to, nie ten rozstaw jest? Ej, jakie jaja. Ale to nie ten rozstaw. A tam jaki jest, tam będzie pasować, musi. Nie, no to, a no to przetargamy jakoś, się uwiąże coś. Co? Albo tyłem, no, podjeżdżam tyłem. Nie mam cięgna, kurwa. To byście musieli założyć. Dobra. Gorąco jest masakrycznie. Klima się nie schłodziła dobrze. Kurde, tu mam pakunki z koszuli, jakieś pokrowce, wszystko tutaj w tym ciągniku, biuro normalnie, mieszkałem tu, nie no, w hotelu spaliśmy, z przesady, nie? Tylko bolca musisz zmienić, bo ten oryginalny to nie wejdzie. Oryginalny nie wejdzie bolec do tego cięgna. Musisz, wiesz, tu ten chujowy dać, ten stary. Co ja mam? Bo jest, tam jest 30. Ale on znowu za krótki, ale dawaj, na tyle, wiesz, przestawimy ją. Czekaj, Karol, łapiemy. Ja rozkojarzony taki po tych targach, źle się jeździ mi. Holand stalu jestem. Weź kurwa. Weź kurwa. Dawaj, no nagrywaj. Weź tam ramię trochę. Weź tam ramię lekko naciągnij. Nie, mi nie trafi. Czekaj, się trochę przystawię. O nie, nie trafiło. Zostaw na razie ślubę. Rzeź, dawaj. A dobra, zajebiście, jeszcze zajebiście. Kąsek do zajebiście, jakbyś mnie osłonił troszeczkę. Kąsek do tyłu. Kąsek do tyłu daj. Rzeź. Daj jeszcze. Jeszcze. Ale czekaj. Oooo! Non-stop! Ramię do góry weź, Krzychu. Ręką za ramię do góry i ci zaskoczy. No jakoś tak, no. Ja nie odczepiłem tego. Ty. Dobra, skoczy. Dobra, daj, rusz. Karol, daj, dawaj. No. No teraz do góry. O. Gitara. Gitara. Dobra, się tam już nie baw z tym, przecież to podniesiemy se. Siedzisz. Karolek, dawaj. Ale ten służe nie wejdzie. Nie. Dobra, jeden temat mamy przepięty, na przód już tak jak ma jechać, jednak ten rozstaw nie pasował i musieliśmy tam przestawić tyłem i zapiąć tą 3-metrową.
I teraz ta żóweczka podchodzi. Jedziemy w trasę. Czy właśnie tak patrzę, chyba w drugą lepiej będzie, nie? No. Nie, Grzesiu, dobrze, na drut. No, dobra, dobra. I wyjedzie. A co za to będę miał? No chciałbym. Grzesiek, ty wiesz, jak w takiej mieście wjeżdża, ten pierdolisz. Będziemy uczyć, kurwa, przepraszam. Zachowałem się jak gówniarz. Chytaj belkę tam, nie gadaj. Dawaj, Grześ. Góra. Nie, kurwa. Dół. Nie siadło. No, źle żeś trafił i teraz się sklinowało. Zahacz, Karol, tam u siebie już. Ale u mnie jest gitara. Lekko w lewo. No, czekaj. Daj w dół i lekko w lewo. Przesuń jak możesz. Dajcie na dół. Czekaj, ja się przemanewruję delikatnie to tak. Daj w dół. Czekaj, no kurde, zostaw. Naciągnij, Krzychu. Powinno wskoczyć. Nie wskoczy. Tylko Karol teraz. Ej, wskoczy, kurwa. Poszła. No mi tylko koła podepniecie, nie? Nóżkę, Karol. Czemu tu chujowo jest? Czemu to nie idzie? Dobra, kurwa. Musisz paluszkiem, z czułością. Wepchaj tam ze swoim... Tak, ej! Krzysiu! Mati, wepchaj. Ja ci włożę. No i co, mamy szczepiony zestaw. Chłopaki się tutaj już relaksują. Kolejny zadowolony klient. Wyjeżdża z Pegasem 5-metrową talerzówką i 3-metrową a to bucharem. W przyszłości jeszcze, ale to też będzie, no to na pewno mogę powiedzieć. Na razie inne plany. No i co, no prosto z targów lecimy do Domciu sprzętami. Opite były tutaj już ładnie. Ochrzczone, opite. Ostatni dzień targów. Dziękujemy, że byliście u nas na naszym stanowisku. Zapraszamy za rok. Kunało 3-metrowe, Pegas 5-metrowy. I jak wspominałem, dziękujemy i zapraszamy za rok. Tak Grzesiu. Jest, na stanowisko Matparta zawsze na każdych targach. No nie na każdych są, ale gdzie są, to zapraszamy zawsze, żebyście wpadli i pogadać tutaj, nikt nie gryzie, pohandlować, poprzychodzić. Elegancko jest wszystko, przygotowane i jedziemy. Co tam, 100 km to żadna droga, wiadomo ile się jeździło. Maszyna znana dobrze wszystkim, na jesień testowaliśmy 6, nie? To jest 5 akurat. Kurde, ten sznurek, bo my rozwaliliśmy namiot, nie? Zaraz go odwiążę i tutaj jednak będzie 5. Chociaż żałuję trochę, że 6 jednak nie została wybrana, ale dobra. No. Dobrze jest, robotę robi i trzeba jechać w pole. Siema wszystkim. Siema. Właśnie wybraliśmy się na uruchomienie talerzówki. No troszkę co prawda to miało inaczej wyglądać, bo zobaczcie, pada ostro deszcz. Z kosienia nas zgoniło, także mówię, jest okazja, nóweczka stoi nieużywana jeszcze. To nagramy tutaj ładnie, jak to ja lubię pokazać, uruchomienia różne. No ale chyba nie wysiądę wam, bo tu może nie widać tego, ale nieźle daje deszczem. No więc co? Opal Agri, taka sama jak była u nas na jesień, ta testowa, tylko że 5. No to zaraz sobie będziemy gadać. Ja ubieram kamerę na głowę i będziemy jechać. No bo co? Bo maszyna tutaj wstygnie, trzeba ją rozgrzać. Dobra, sobie opuścimy na razie, może zobaczymy jak ona jest wypoziomowana. Cyk, pomalutku ruszymy. Ustawić sobie ładnie. Chyba troszkę wał trzeba głębiej będzie. No, bo za... I muszę jednak wysiadać, no nie. Dobra. A dobra, bo jeszcze gałki mi się pomyliły. No i co Bartek, nie ma wyjścia. Muszę dać też lekko kamerę. No właśnie, tak myślę, że tu może być
trochę. Czekaj, jak ja to robiłem? Do góry, a teraz opuszczam. O, i dobra, i teraz klipsy mi się. Dobra, idę. Wywalę parę klipsów, bo pada deszcz cholernie. O, może tak. Za głęboko w sumie ścierniska nie ma co robić, nie? Uciekam. Kamera mi się poruszała. Nie wiem, jak to tam, Bartek. Się wyłączyło chyba już podgląd. No, na razie to dobrze. Dobra. Próbujemy, co to tam będzie. Ło, teraz głęboko chyba będzie, czy nie? Na pewno będzie głębiej. O, teraz jest głęboko. I robi robotę. Aż chyba przesadziłem znowu. Czy nie przesadziłem? A cofnijmy, jak to wygląda. No nie, nie wysiądę wam pokazać, nie będę mógł, już i tak. Kurde, za głęboko jest. Nie ma potrzeby tak ścierniska mieszać, przecież ono jest na miazgę zmieszane. Co, Bartek, powtórka? No nie. Dobra, dorzucę tam trochę, no nic, nie będziemy ryć tak tej ziemi, nie ma sensu. Nie skaczę, bo kamera skacze, jak tak będę ostro biegał. Ile by tu dać? Tak, tam 3. I chyba będzie git. To ci pogoda nam pokrzyżowała. Z drugiej strony sobie pojedziemy talerzówką, ale no. Miało to trochę inaczej wyglądać. Jedziemy, bo na Polakrze to wiecie. Nie byliśmy za bardzo znaczy ja nie byłem rozmowny. Chłopaki byli za bardzo rozmowni, bo oni się bawili. No ja niestety musiałem wrócić z tą talerzówką, tak jak widzieliście. I z mulczerem z przodu. Będzie git teraz. Dobra, teraz już. Kurde, ja na tą gałkę zawsze byłem nauczony. Źle się podłączyłem, właśnie przez ten deszcz, na szybko. I teraz mi się myli ciągle. Zamykamy. I będziemy jechać. Tempomacik se ustawię. I skosik zrobimy. Ze skosa zawsze lubię takie coś. I... No, bieg niżej, dobra. I tak będzie sam raz. Ale miesza, kurde. Teraz jeszcze po tym deszczyku wilgoć jest. Pięknie. No i tak, właśnie, jeszcze chyba za głęboko, ale dobra, już jedziemy. Niech się dotrze maszyna. Dlatego wam chciałem pokazać, teraz pogadać jeszcze na tą końcówkę tutaj dograć. Bo to wiecie, no ja byłem po 3 dniach ostrej zabawy na targach. Chłopaki kontynuowali, jak widzieliście, zabawę, było śmiesznie bardzo. No i co, ja musiałem wrócić, no to byłem poszkodowany. I to takie wszystko, ja spłoszony, wiecie, pokazaliśmy wam tam, jak to tam wszystko wyglądało, a... No a teraz jest na spokojnie, bo to... No nie dało się tam. Miałem plany różne, ale nie dało się tam nic ponagrywać za bardzo. No a teraz w piach wjeżdżamy, taki największy. No i piach to jest cholerstwo i to od razu się odczuwa. Trochę za duży ten skos zrobiłem. Ale dobra już. Niech sobie będzie. Także no, talerzówka jest właśnie... O kurde, zapchało się tam coś jakieś. Nie popatrzyłem z tej strony, jakiś kamyczek złapał. Tu możliwe, że jakiś korzonek, bo to był ugór jeszcze 2 lata temu. Tu korzenie straszne wyrywałem. Dobra, przez to tak ciężko szło. Że tam się sunęło, a to z drugiej strony, także no. Kto tam ogląda, to wie, że talerzówka była na testach 6-metrowa. Zamówiliśmy 5, no i jest 5, nie? Z Opolagry odebrana elegancko. Co prawda, no do tych ciągników, co mamy, to 5 jest idealna. A jak będzie w niedługiej przyszłości większy koń, to chyba będę żałował, że jednak nie jest 6 kupiona. No ale już, trudno. Się będzie szybciej zasuwać trochę, nie? Będzie tylko ta ziemia fruwać w powietrzu.
Jakoś, kurde, znowu mi tam złapało, bo tam jest może jakiś patyk w las. No nie chce mi się wysiadać, no. Tak, jest korzonek, widzę już go. Spróbuję na... O, dobra, zgubiłem go. Opuściłem przy cofaniu, wywaliło tego korzonka. Widzisz, Bartek? No. Był korzoneczek. No, no tu były takie chaszcze, że... No las był dosłownie, o tutaj jeszcze hałda jest z korzeniami. To drzewo, co tam było, wiadomo, to się wzięło do palenia, co grubsze, a dziadostwo samo zostało. No musimy coś z tym jeszcze zrobić teraz, bo już takie resztki, jakaś tam firma trochę zabrała, a takie końcówki zostały jeszcze i tam taka resztóweczka też, ale to się... Tu chyba kukurydza pójdzie, to się zrobi, to o tą słomę tak przejedziemy tutaj, bo to wiecie, słoma zbierana jakieś na poprzeczkach pognieciona, ją przemieszamy dobrze, potem jeszcze poprzeczka pójdzie, to ją ten się weźmie. Dobra, jedziemy tam. Tu nie ma gdzie cofnąć nawet. O, już widzę znowu korzenia, no. A to dziadostwo jest z tymi korzeniami. To bezorkowo było w ogóle siane. To pierwszy raz było chyba orane, Bartek, czy drugi? Pierwszy. Pierwszy, nie? Bo to wiecie, jak są korzenie, to nawet się nie orze takiego czegoś. Lecimy. No nie, no i złapał ten korzeń. Muszę go wypruć. Przód opuszczę i go... Nie opuszczę, może na kołach jeszcze niżej. No teraz wał złapał, ale korzenia zgubię chyba. Dobra, teraz będzie szło. Ciepło się zrobiło. Dobra, jedziemy. No i co wam tutaj mogę powiedzieć? No, kto tam oglądał filmiki, to było dużo testowane. Tą szóstkę ciągaliśmy, jeździliśmy jednym, drugim ciągnikiem. Było naprawdę tych testów, tego wszystkiego, nie? Było wszystko pokazane, także tutaj nic nowego, no po prostu maszyna jest metr węższa i tym się różni tylko, nie? I nic więcej, wszystko jest tak samo. Bez nawigacji się teraz nie mogę przyzwyczaić. Ciągam, no. Jeździłem jak prezes kombajnem na nawigacji od rana, a teraz się jedzie na pałę. No, także dobra, no ja myślę, że taka jeszcze tutaj namiastka tej talerzówki pokazane, to uruchomienie. I co, jak macie pytania, to piszcie do mnie, czy tam chłopaki z Matpartu, jak trzeba, to się też w komentarzu może pojawią. Zapraszam do kontaktu, jak coś by ktoś chciał się dowiedzieć. A my sobie robimy tutaj jeden kawałek i jeszcze później jedziemy, Bartek, tamte porobić, nie? I będzie to, co mogliśmy porobione, słoma pozbierana, no i później będziemy dalej rębać. Nie? Tak to robota leci. Także kończymy na dzisiaj filmik taki, no... Dosyć wyjątkowy trochę, ale zwariowany, można powiedzieć, nie? Sam nie wiem dokładnie, pamiętam, co tam się nagrywało, ale to Pancio będzie montował, to tam zobaczy, co tam się odstawiało, nie? Ja sam nie wiem dokładnie, jak to kamera zarejestrowała. Także dobra, my lecimy, trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć!